25 września. Żywot świętego Pelagiusza, młodzieniaszka i męczennika. Żył około roku pańskiego 925. Według wszelkiego prawdopodobieństwa był Pelagiusz potomkiem znakomitej szlacheckiej rodziny i jako 10-letni chłopczyk umieszczony został w orszaku dworzan króla Abderramana III w mieście Kordowie w Hiszpanii. Wuj jego, biskup Hermogiusz, w krwawej bitwie dostał się do niewoli i został przez Abderramana puszczony na wolną stopę w zamian za kilku jeńców saraceńskich. Małego Pelagiusza zatrzymano u dworu jako zakładnika tak długo, dopóty wymiana nie nastąpi. Młody panicz zwrócił na siebie w więzieniu powszechną uwagę. Cała jego postać tchnęła niewymownym wdziękiem i powabem, na wysokim jego czole jaśniał spokój niewinności, w ciemnych jego oczach i łagodnym spojrzeniu przebijała się pogoda i cicha radość. Gdy po 3 latach Hermogiusz nie dopełnił warunków ugody, do której się uroczyście zobowiązał i pewnego dnia przy stole królewskim mowa była o urodzie, rozumie i nieposzlakowanej cnocie młodego Pelagiusza, Abderraman w te słowa się odezwał: daruję chłopcu życie i obdarzę go wolnością, byleby przyjął wiarę Mahometa. Przywdziejcie mu więc szaty świąteczne i stawcie go przede mną. Wszedł Pelagiusz do królewskiej sali, podobniejszy do anioła aniżeli do człowieka. Oczarowany nim Abderraman tak do niego przemówił: nie tylko cię ułaskawię i zatrzymam u siebie, ale obsypię cię pieniędzmi i zleję na ciebie najwyższe godności i dostojeństwa, bylebyś się wyrzekł chrześcijaństwa i przyjął naszą wiarę. Chłopczyk odpowiedział szczerze i otwarcie: trudno mi, a nawet niepodobno przystać na propozycję twoją. Wiara moja posiada nieskończoną i wiekuistą wartość. To zaś, co mi obiecujesz, nie jest niczem, lecz marnym tylko szumem i blichtrem. Śmiała ta i otwarta mowa spodobała się mocno królowi, przyciągnął chłopczyka do siebie, aby go pogłaskać i ucałować, ale Pelagiusz odepchnął go od siebie i rzekł: odczep się ode mnie i nie kalaj mnie nieczystymi usty. Czy może myślisz, że jestem niewiastą jak twe niewolnice? Za łaską Bożą poznasz, że mi nie brak odwagi. Nie mogąc pojąć takiej śmiałości i znieść zasłużonej wzgardy, zawrzał Abderraman gniewem i w rozjątrzeniu zawołał: albo natychmiast przeklnij wiarę w Chrystusa, albo przysposób się na śmierć pełną udręczeń. Nie namyślał się ani chwili Pelagiusz, pogodnym obliczem spojrzał w niebo i robiąc na sobie znak Krzyża Świętego oddał się w ręce siepaczy. Ci ucinali mu jeden członek po drugim, najprzód oderżnęli mu wargi, nos, policzki i uszy, wyłupili mu oczy, potem odjęli mu palce u nóg, poprzeżynali stawy kolan, rąk i ramion, aż pod same pachy, w który to sposób 6 godzin pastwili się nad nim z okrucieństwem tygrysa. Święty męczennik zniósł wszystko z męstwem podziwienia godnym i jęk jeden z piersi jego się nie wyrwał, a usta jego szeptały ciche modlitwy, świadczące o jego wdzięczności i miłości Chrystusa, póki go nie ubiegła krew, a dusza nie uleciała w regiony niebieskie. Stało się to w dniu 26 czerwca roku pańskiego 925. Pokrajane członki jego rzucili Saraceni we wodę. Chrześcijanie pozbierali je i pochowali na cmentarzu świętego Gennadyjusza, głowę umieścili w kościele świętego Cypryjana. Święty Pelagiusz jest przedmiotem powszechnej czci w Hiszpanii, gdzie wiele kościołów wystawiono pod wezwaniem jego. Nauka moralna. Święty Pelagiusz może rzeczywiście być dla każdego chrześcijanina przykładem prawdziwej, na głębokiej wierze opartej nadziei i otuchy. Rozłączony z ukochaną rodziną, przebywając na dworze królewskim jako jeniec i zakładnik, polecił się opiece boskiej, czekając bez obawy na to, co opatrzność Boża na niego ześle. I nas Bóg przy chrzcie świętym obdarzył nadprzyrodzoną łaską nadziei, ćwiczmy się w niej, mnożmy ją w sobie, idąc za przykładem tego świętego młodzieniaszka. Uskutecznić to możemy trojakim sposobem. Po pierwsze, nie przywiązujmy się zanadto do dóbr doczesnych, dostojeństw, zaszczytów, pieniędzy i zmysłowych rozkoszy, lecz mówmy z świętym Pelagiuszem: duszo moja, wszystkie dobra doczesne są tylko nikłą pianką, sennym marzeniem. Mądrość i miłosierdzie Boże dało ci na ten krótki przeciąg żywota tyle, ile ci potrzeba i da ci wszystko, ile ci tylko będzie potrzeba aż do godziny zgonu. Pragnij przeto o wiele więcej łaski żywota pobożnego i świętobliwego i staraj się o szczęście wiekuiste. Pokusy są silne i rozliczne, ponęty pożądliwości wielkie i trudne do pokonania, ale im częściej w sobie ożywiać będziemy nadzieję prawdziwych radości niebieskich, tym pewniej odniesiemy zwycięstwo nad pociągiem do rzeczy marnych i znikomych. Po drugie, ze względu na życie i zdrowie, na zajęcia powołania swego i troski o zarobek i utrzymanie, najlepiej pójść za radą Piotra Świętego: zdajcie wszystkie kłopoty swoje na Boga, gdyż ten ma o was staranie. Mateusz zaś Święty mówi:
Jeśli nie będziecie jak ci mali, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Dziecię jest zawsze dobrej myśli, nie wie co to jest frasować i troszczyć się, nie pyta o to, skąd ojciec weźmie na jego ubiór i pożywienie, jeśli czuje ból, bierze do ojca, powie, co mu dolega, a zresztą o nic nie dba w przekonaniu, że ojciec na wszystko poradzi i o wszystko się postara. Tak i my powinniśmy ufać Bogu i pokładać w Nim nadzieję, nie wynika stąd, abyśmy założyli ręce i byli bezczynnymi, taka nadzieja byłaby grzeszną i zuchwałą. Bez Boga nie zdołamy sobie pomóc, ale i Bóg nam nie pomoże, jeśli sami się nie przyczynimy. Po trzecie, w biedzie i ucisku, w smutku i utrapieniu nie traćmy ducha i znośmy wszystko cierpliwie, pomnąc na to, że wszelkie cierpienia są przemijające, a radości niebieskie wiecznotrwałe. Mając ten wzgląd na myśli, ukrzepiać się będziemy nadzieją i silnymi się uczujemy w duchu. Pamiętajmy o tym, że ten krótki pobyt na tym padole płaczu jest czasem prób i doświadczeń, że inną drogą nie dojdziemy do nieba i wiekuistych jego radości, jak tylko drogą krzyżową, którą sam Chrystus chodził. Przez całe 6 godzin zadawano Pelagiuszowi niesłychane męki i udręczenia. Cóż go krzepiło i trzymało, cóż go powstrzymywało od jęków i narzekań, jeśli nie nadzieja nagrody niebieskiej? Owe 6 godzin strasznych mąk i udręczeń zapisał mu Bóg w księdze zasług jego, a wierny swej obietnicy, nagradza mu je szczodrze i hojnie od lat blisko 1000. Wstyd przeto i hańba chrześcijanom, którzy szemrząc i niecierpliwiąc się w złej doli, pozwalają się zawstydzić młodziuchnemu Pelagiuszowi. Modlitwa. Boże Wszechmogący, któryś młodzieniaszka Pelagiusza Świętego obdarzył siłą zniesienia najstraszliwszych mąk i katuszy, racz i nas łaskawie utwierdzić w przekonaniu, że wszelkie strapienia, smutki i niepowodzenia, jakie Ci się spodoba na nas zsyłać, mają tylko dobro nasze na oku i zmierzają jedynie do tego, aby nas uczynić godniejszymi szczęścia wiekuistego, które przeznaczyłeś dla tych, którzy się Ciebie trzymają i wiernie Ci służą. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału i kliknięcia dzwoneczka. Pragniesz otrzymywać nauki w prywatnych wiadomościach, to zapisz się do Nauk Katolickich. Jeżeli masz taką możliwość, zachęcamy do wsparcia finansowego, a najlepiej cyklicznego. Linki do zapisania i przekazania jałmużny znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij te nauki do znajomego.